Cześć, jestem Kuszy, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Pokémon GO. Dzisiaj podsumowanie mojego Safari Zone Liverpool. Złapałem 10 shiny Pokémonów, z czego większość nowych dla mnie. To było dobre naprawdę safari. Plus kilka nowych, mega ciekawych newsów potwierdzonych przez Niantic. Zapraszam do oglądania. Wczoraj miałem bilet na Safari Zone Liverpool. Oczywiście miałem polecieć do Liverpoolu. Z oczywistych względów to się nie odbyło, więc zwróciłem bilety, zwróciłem hotel, więc w sumie nie kosztowało mnie to nic. Wolałem ten poprzedni event, bo chociaż można było wyjść do lasu, obecnie jest w Polsce nawet zakaz wychodzenia do lasu, więc musiałem cały event być w domu, ale z drugiej strony zrobiłem trochę też live'a przez część tego eventu, więc mogłem chociaż spędzić czas z wami. Było safari i wtedy było też bardzo dużo. Kolejny shiny! Kolejny shiny na live'ie. O tym właśnie była mowa, z Darkiem. On jest taki opalony po prostu, jakby wrócił z wakacji w Honolulu, co? Kolejny V. To już mój chyba czwarty. O, to jest najnowszy Anon. Wcześniej nie było go w ogóle w żadnym safari chyba na świecie. Tak, widzicie, ten live był dosyć ciekawy. Na samym live'ie złapałem bodajże 3 albo 4 shiny. Oprócz tego cały dzień chodziłem z Go Plusem i łapałem się Pokémony. Pokażę wam, jakie ostatecznie shiny Pokémony złapałem wczoraj dzięki temu eventowi. I pokażę od końca, od ostatniego złapanego Mudkip. Mało ekscytujące, bo to oczywiście było na community dayu Psyduck. Bardzo chciałem mieć shiny Psyducka, mam w końcu shiny Psyducka. Nice. Kolejny Pikachu shiny z czapką. To było złapane na livestreamie, ale ten shiny Pikachu z czapką jest mega rzadki, bo takiego Pikachu z taką czapką mogą mieć tylko ludzie, którzy mieli event Safari Zone. Ludzie bez biletów nie mogą w ogóle złapać tego Pikachu, a to dopiero shiny Pikachu. Także to jest dosyć kolekcjonerski Pikachu. Lilip shiny, bardzo ładny, podoba mi się. Wailmer shiny, też jeden z ładniejszych shiny. Drugi Pikachu z taką czapką, także mam dwa tego typu rzadkie Pikachu. Oba są dziewczynkami niestety, także jeśli kiedyś wejdzie rozmnażanie Pokémonów, to Pokémon GO. Jestem ciekaw, czy wtedy Pikachu z czapkami, jeśli rozmnożysz dwa Pikachu z czapką, to młody Pichu też wyjdzie z czapką? Nie wiem, zobaczymy. Chciałbym, żeby kiedyś było rozmnażanie Pokémonów w Pokémon GO. Kolejny shiny, którego złapałem, kolejny Lilip. Spoko, Lilip jest ładnym shiny. Anorif, nie miałem go wcześniej, bardzo fajny. I Poliwag, przepiękny, mój ulubiony shiny, chyba Pokémon wodny. A w ogóle ten Safari Zone Liverpool był w tematyce Pokémonów wodnych. No wiadomo, Liverpool nad morzem. I jeszcze Horsey, zobaczcie, jaka piękna jest ta shiny Horsey. No po prostu cud miód, tak mi się podoba. Mi się to podoba właśnie w Poliwagu, że on ma inny odcień niebieskiego. I w Horsey, bo te Pokémony dalej się kojarzą z typem wodnym, ale są jednak troszkę inne, troszkę piękniejsze. No i jeszcze jeden matki, gdzieś tam na samym początku, 14 CP. A, jeszcze jedna Horsey, jeszcze jedna Horsey. Także też te Horsey mam dwie w tym momencie. Dostałem też medal Pokémon GO Safari Liverpool 2020. Ładny medal, co? Żałuję mimo wszystko, że nie udało mi się odwiedzić miasta Liverpool, no ale nie wszystko człowiek może mieć. Robimy field researcha, siódma pieczątka, może trafię kolejnego shiny. Jak już mam tyle szczęścia do shiny, to słuchajcie, sprawdźmy to. 5000 dust, oczywiście Unova Stone, nice. Trzymamy kciuki za złotego egzekutora, nie jest złoty. Słuchajcie, na pewno bardzo dużo osób będzie pytać, Kushi, skąd dostać bilet na Safari Zone? Już wam mówię, obecnie już nie da się na te Safari Zone, które trwają, dostać biletów. Trzeba bilety na Safari Zone kupować na kilka miesięcy wstecz. Także jeśli Niantic zapowie jakieś eventy na lato lub na jesień, to dopiero będzie można kupić na te eventy bilety. A robi się to tak, wchodzi się tutaj w events, zabiera nas na taką stronkę i widzimy na przykład St. Louis, mam attending, czyli że byłem. Liverpool, tutaj mi się akurat nie wyświetla, że byłem, no ale okej. Tutaj Filadelfia, gdybyście tutaj weszli, to można by było kupić bilet, ale oczywiście już nie można, bo już jest za późno na to. Także ten event w Filadelfii też będę odbywał, na szczęście już nie w domu, tylko w lesie, z 8 a 10, ja mam bodajże na 8 bilet. Słuchajcie, mamy też oczywiście aktualizację do Pokémon GO, także właśnie ją ściągnę, żeby wam ją pokazać. Wcześniej jej celowo nie ściągałem, ponieważ jeśli ściągniecie nową aktualizację, to przestanie wam działać Go Plus. Ta aktualizacja całkowicie psuje działanie Go Plusa i innych tego typu urządzeń, także ostrzegam. Albo dobra, nie ściągam tej aktualizacji. Nie ściągam jej. Pokażę wam na innym telefonie to. Teraz tak, jeśli mamy Pokémony z kostiumami, możemy je sobie zaznaczyć i po prostu transferować. Co jest mega wygodne. W końcu można to zrobić, co nie? Tylko jest takie ostrzeżenie. W końcu wyczyszczę te wszystkie Pikachu z czapkami, co nie? Teraz niestety, ale Meltanów dalej nie można tak zaznaczać, także za każdym razem jak otworzycie Meltan Boxa i nałapiecie 50-60 Meltanów, sorry, ale musicie każdego klikać pojedynczo. Także żałuję, że Niantic nie wprowadził tej mechaniki również dla Meltanów. Słabo. Druga rzecz, którą wprowadził Niantic, parapowanie Pokémonów. Tak jak widzimy, jak klikniemy Power Upa, to mamy teraz coś takiego. I możemy sobie zwiększyć tutaj 5000, 8000, 11000. No więcej już nie mam, ale mogę sobie wybrać, na jakie CP chcę wzmocnić. I tutaj, jak widzicie, na pomarańczowo się zwiększa ten taki półokrąg, który pokazuje nam poziom CP Pokémona.
Także masowe power-upowanie, jak widać, jest już w grze. Kolejna rzecz, jak wchodzimy w walkę, widzimy super efektywność oraz po prawej u góry widzimy typy naszego przeciwnika oraz po lewej u góry swoje typy Pokemona. To jest dla tych, którzy nie pamiętają na pamięć wszystkich typów wszystkich Pokemonów. Aha, pomyślałem, że jeszcze wam pokażę quest, jaki jest na evencie tym razem Liverpool. Pierwszy etap już zrobiłem. Drugi etap, zrób snapshota, daj 3 przekąski, zaław się ze swoim buddy. AR Plus już działa. Okej, okay, teraz przekąski i zdjęcie. Teraz tak, jeden lucky egg, 100 great boli, z poprzedniego etapu też było 100 great boli, jeden star piece i teraz tak, jeden darmowy ride pass premium, 30 tysięcy dustu, shiny Chinchou, super, bo nie złapałem go, kurczę, podczas grania na evencie, także shiny Chinchou gwarantowany tym razem na Safari Zone. W Liverpoolu to dobrze. Ostatnim razem właśnie, jeśli oglądaliście odcinek z tego Safari Zone, niby w St. Louis, to był gwarantowany Teddy Ursa Shiny. Także właściwie 11 Shiny do mojej kolekcji dzisiaj. No i dobrze, że odpaliłem też Starpisa przed zebraniem tej nagrody, 30 tysięcy dustu, bo zamiast 30 tysięcy było 45 tysięcy. Ogółem opłacalne, polecam każdemu. Safari Zone w Pokémon Go. Oprócz tego przypominam, że jutro jest event z Incensem, ale o nim już dużo mówiłem, także pamiętajcie, że od 11 do 17 odpalcie sobie Incensa i łapcie różne typy Pokémonów. Ja będę miał livestreama jutro właśnie z Incense Day'a od około godziny 11, bo myślę, że od tej godziny 11 mi najbardziej zależy, ponieważ wtedy będą respić się Pokémony wodne, a zależy mi na Shiny Tentaculu, którego niestety nie zdobyłem podczas eventu Liverpool, także teraz będzie moja druga szansa. Zapraszam na livestream jutro, godzina 11 na YouTubie. Jutro, czyli niedziela oczywiście, niedziela 19 kwietnia. I kolejna mega ważna informacja, mamy szczegóły nadchodzącego kolejnego eventu. Będzie nazywał się Buddy Up. Odbędzie się od 21 kwietnia od 8 rano czasu lokalnego do 27 kwietnia 10 wieczorem, czyli 22 czasu lokalnego. Od jakiegoś czasu wszystkie eventy są według czasu lokalnego, co jest fajne. Czyli już od tego wtorku, aż do przyszłego poniedziałku korzystamy z tego eventu, a w nim ciekawe rzeczy, to było mówione już też w przeciekach z kodu gry parę odcinków temu, ale teraz potwierdza się, że będzie do złapania na całym świecie Volbeat oraz Illumise. To są Pokémony regionalne. Wcześniej u nas był dostępny tylko i wyłącznie Volbeat. A żeby zdobyć Illumise, trzeba było jechać do Afryki, Ameryki. Obecnie będzie szansa uzupełnić ten wpis w Pokédexie bez wyjeżdżania z Polski, także bardzo polecam skupić się na tym evencie i chociaż uzupełnić ten wpis w Pokédexie, a najlepiej zapolować na Shiny, ponieważ tak, wraz z tym eventem będzie do złapania po raz pierwszy ever Shiny Illumise i Shiny Volbeat. Także nie dość, że można uzupełnić wpis w Pokédexie regionalnym, to jeszcze w wariancie Shiny. Oprócz tego w tym evencie zwiększone spawny takich Pokémonów jak Alolański Miał, Chansey, Eevee, Feebas, Lillipup, Joltik, więcej wykluwające się z jajek, Alolański Miałów, Eevee, Feebas, Lillipup, Joltik, nowy Pokémon na dziko, Woobat. Wcześniej Woobat był już dostępny w Pokémon Go, ale tylko w ciągu jednego miesiąca, kiedy można było go zdobyć za siódmą pieczątkę w Research Breakthrough. Obecnie po raz pierwszy ever będzie do złapania na dziko, czyli jeśli ktoś z was w tamtym miesiącu, nie wiem co to był za miesiąc, chyba luty, miesiąc miłości, jeśli ktoś z was w lutym nie grał w ogóle w Pokémon Go i nie zdobył jakimś sposobem Woobata, to teraz macie szansę uzupełnić ten wpis w Pokédexie podczas tego eventu. Oczywiście nowe Shiny Pokémony, o tym przed chwilą powiedziałem, będą pojawiać się na dziko, w jajkach i jako nagrody za questy. Oprócz tego bonusy takie jak podwójny exp za ewolucję Pokémonów, Buddy Pokémony będą przynosić więcej pamiątek. Szczerze, nigdy nie skorzystałem, nigdy nie dostałem żadnej pamiątki od Buddy, dlatego że nigdy nie dobiłem takiego poziomu przyjaźni z moim Buddy, ponieważ nie używam systemu Buddy. Pół dystansu na Buddy będziesz dostawał dwa razy więcej candy i serduszek. O, to dobre, bo w sumie candy zbieram na swoim Buddy. Bo ja używam systemu Buddy do zbierania candy do ewolucji, do Pokédexu. Tak naprawdę, od kiedy wyszedł ten system Buddy, to może przez pierwszy tydzień, może przez pierwsze dwa tygodnie używałem go, żeby tam, wiecie, bawić się z tym Buddy, tam głaskać go i tak dalej. A potem stwierdziłem, że to jest strasznie upierdliwe. Mam bardzo niski poziom przyjaźni z moimi Buddy. Powinienem skorzystać z tego eventu, żeby zwiększyć go, ale jak znam życie, to pewnie tego nie zrobię, bo po prostu jakoś ta część gry mi się nie podobała. Oprócz tego będzie łatwiej zdobyć poziom podekscytowana Buddy. Do tej pory, żeby sprawić, że Buddy jest podekscytowany, trzeba było odwiedzić bodajże 30 kilka pokestopów, których wcześniej nigdy nie odwiedziłeś, czyli tych takich z taką orbitą i tak dalej, tak dalej. To było dosyć trudne, żeby twój Buddy był podekscytowany. Można było dać mu po prostu pofina, czyli tą taką przekąskę, za którą się płaci pokecoiny i wtedy stawał się automatycznie podekscytowany. Teraz będzie łatwiej, żeby zrobił się podekscytowany bez wydawania pieniędzy. Co daje nam, jak Buddy jest podekscytowany? Wbijamy serduszka dwa razy szybciej oraz można wbić dwa razy więcej serduszek w dany dzień. Dodatkowy bonus podczas tego eventu, twój Buddy będzie dwa razy dłużej na mapce. Wiadomo, że jak twój Buddy jest na mapce, no to
tylko wtedy zaliczają się takie rzeczy jak odwiedzanie Pokestopów i tak dalej. Tak naprawdę trochę robię błąd, że nie korzystam z systemu Buddy, bo to się przydaje na przykład w Master Lidze. Warto sobie ustawić Dialgę na Buddy albo Togekisa, ale te takie na 40 levelu. Jeśli masz 40 level i masz Dialgę na Master Lidze, ustaw ją sobie na Buddy i wbij sobie z nią najwyższy poziom przyjaźni, bo wtedy będzie miała 41 level podczas walk PvP, a nie 40. I to jest tak naprawdę jedyna prawdziwa zaleta systemu Buddy i zwiększania przyjaźni ze swoim Buddy. To jest tak naprawdę jego jedyna funkcja. Bo oprócz tego, no to Pokémon przynosi ci śmieci, czyli tak zwane pamiątki i w sumie niewiele więcej. No w przyszłości będzie też kręcił ci Pokestopami i zbierał gifty. W sensie tylko zbierał gifty, nie będzie ci zbierał przedmiotów z Pokestopów, tylko gifty. Może kiedyś się przekonam do systemu Buddy i zacznę go więcej używać, może ten event będzie ku temu dobrą okazją. Piszcie w komentarzach oczywiście, co wy sądzicie o systemie Buddy, czy wy go lubicie, czy wy się bawicie, głaskacie tamte swoje Pokémonki, czy też tak jak mi... Nie chcę wam się tego robić i uważacie, że to jest trochę nudne. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémon GO. Trzymajcie się. Na razie, cześć.